Witajcie moi drodzy, dziś chciałam przybliżyć Wam temat pielęgnacji skóry wokół oczu w warunkach domowych w niezbyt korzystnym dla nas wszystkich czasie. Pielęgnacja okolic skóry oczu wymaga szczególnego traktowania i używania specjalnych kosmetyków, które ukryją nam worki, cienie i sińce pod oczami, a także dodatkowo ją napną i uelastycznią. Dlaczego właśnie ta okolica wymaga tak szczególnego traktowania? Właśnie dlatego, że jest ona cienka i różni się swoją grubością od pozostałych naszych elementów na twarzy. Jest delikatna, wrażliwa, bardziej podatna na działanie czynników zewnętrznych i bardziej skłonna do alergii, podrażnień. To wszystko wynika z jej budowy, rzadkie umiejscowienie włókien kolagenowych, elastynowych, braku komórek tłuszczowych, które stanowiły jej podporem, braku lipidów, które by ją chroniły, licznych i ruchliwych mięśni, które przyspieszają nam proces starzenia, a także słabego przepływu krwi i limfy. Pokażę Wam dzisiaj, jak w domku możecie udoskonalić swoją pielęgnację domową, a także ukryć pewne mankamenty, jak cienie, sińce, obrzęki. Bardzo ważnym i pierwszym krokiem jest odpowiedni demakijaż, aby Was nie podrażniał, a doskonale usuwał pozostałości kosmetyków. Możecie użyć do tego gotowe produkty, płyny micelarne, żele, a także nasz wspaniały produkt Solution DX Biological Research. Pamiętajcie, moi drodzy, by demakijaż wykonywać bardzo delikatnie. Właśnie w taki sposób, jak Wam pokazuję. Dalej, kochani, co możecie wdrożyć w swojej pielęgnacji, jest użycie naszego kultowego lotionu P50, który Wam oczyści skórę, delikatnie ją złuści, a także poprawi napięcie, przywróci fizjologiczne funkcje skóry. I pamiętajcie, wykonujcie go, jak należy go wykonywać, raz na 2 tygodnie, a jeżeli ktoś ma bardzo wrażliwą skórę, raz na 3 tygodnie, na mokry płatek kosmetyczny, kilka kropelek lotionu i wklepujemy, nie powtarzając, w tym samym miejscu. Właśnie w taki sposób. Następnym krokiem, który możecie wdrożyć w swojej pielęgnacji, jest wykorzystywanie zimnych masaży kostkami lodu bądź zimnymi łyżkami, domowe krościki, które usprawnią Wam krążenie krwi i limfy, obkurczy naczynia, zmniejszy obrzęk. Ja wykonałam sobie takie kostki lodu z zielonej herbaty. Zaparzałam one mianowicie 2 torebki zielonej herbaty i zamroziłam. Wybrałam zieloną herbatę, bo dla mnie jest rewelacyjna, zawiera gawniki przeciwdlęcze i kofeinę, a więc zadziała nam przeciwzmarszczkowo, łagodząco i usprawnią krążenie, obkurczy naczynia. I kochani, zawijamy sobie kostki lodu, przykładamy do oczku i pompującymi ruchami, uciskającymi też, wykonujemy masaż, uciskamy tutaj w kąciku wzowym. Pamiętajcie, moi drodzy, że na górną powiekę też możecie, ale nie przyciskajcie za bardzo do gałki ocznej. Drugi sposób na masaż zimny, usprawniając krążenie, są łyżki, domowe krostiki, tam też pompującymi, uciskającymi ruchami przykładamy, uciskając kanalik łzowy. Kochani, ja także wykonuję sama sobie w domu domowe płatki pod oczy, ale Wy możecie także zakupić, jak macie taką możliwość w sklepie, mogą być to żelowe płatki pod oczy, bądź włóknina, która już jest gotowa, nasączona z składnikami aktywnymi, ale tak jak ja polecam przygotować sobie samemu, wykorzystując do tego nasze sera z Biologic Research bądź inne. Elastyna, która zadziała Wam przeciwzmarszczkowo i napnie. Ekstrakt i tysulie. Jamniotik z wycinkami tankowymi nawilżą, złagodzą. Placenta na obrzęki. A oligoprotein marins na sińce.
Te sera wykorzysta się tylko i wyłącznie pod oczy. I tak, kochani, mamy płatek kosmetyczny. Zwilżamy go zimną wodą. Odsączamy. Rozdzielamy. I nasączamy serem. Ja dziś mam ochotę na elastynę, na zmarszczki. Nasączamy elastynką i takie płatki kosmetyczne nakładamy na 15-20 minut. Dla mnie i także nie tylko dla mnie, ale dla Was bardzo będzie istotne, by także sera aktywne nakładać osobno na skórę w okolicy oczu, ponieważ zawiera ona silne skoncentrowanie składników aktywnych, a także wchłania się znacznie szybciej i działa intensywniej niż pozostałe produkty. Dlatego polecam je stosować i wynika to z ich konsystencji płynnej, tak jak naszego serum Biologic Refresh, bądź mogą być także sera półpłynne albo żelowe, też znacznie wchłoną się szybciej. Nie zapominajcie, moi drodzy, by także w swojej codziennej pielęgnacji nakładać kremy pod oczy, które będą dostosowane do Waszej potrzeb okolic oczu, ale istotne jest, by zawierały one oleje bądź masło shea, czyli zawierają lipidy, które będą ochraniać Waszą skórę. Plus oczywiście składniki aktywne, czy to na napięcie, rozjaśnienie, albo zlikwidowanie obrzęków. Ja już na razie płatki zdejmuję i nałożę teraz krem pod oczy z Biologic Refresh, kultowy nasz produkt Biofixing, który zadziała się nie przeciwsmarszkowo, zadziała a la Botox. Mamy także dostępny krem VIP O2, który będzie na sińce, obrzęki, ale także na nawilżanie i delikatne napięcie. Nie będzie tak silne napięcie jak przy Biofixing. Mamy też dostępny krem Biosensible do delikatnej, bardzo wrażliwej skóry. Pamiętajmy, by także w naszej diecie też były dostępne witaminy A, C, E, K, żelazo, mała ilość soli, po to, by nasza skóra wyglądała na zdrową, wypoczętą i gładką. A także redukujmy nasz stres. Pozdrawiam Was, kochani, i do zobaczenia w klinice Estmed.